Dzień dobry, witam! Car Force Simulator 2023! Znowu wracamy do biznesu. Trochę się uszkodziło auto, ale to nic takiego, bo i tak nie planuję tych aut sprzedawać. Bardzo ładnie tu sobie stoją dzisiaj. Dzień dobry! Można zgasić silnik, żeby nie dudnił? Dziękuję. Który to jeszcze? Ten też dudni. No, gramy sobie dalej, pokupujemy auta, posprzedajemy auta. Wiadomo, zarobimy pieniądze, tak to się właśnie robi w tej grze. Wszyscy o tym wiedzą, jak to wygląda. Biuro jest zamknięte, ale to nic, przyszliśmy na aukcję, bo za chwilę się zaczyna aukcja i postaramy się kupić najlepsze fury w mieście. Zawsze na aukcji są najlepsze fury w mieście, wy o tym wiecie, ja o tym wiem. Zapraszam na G2A, gdzie znajdziecie gry w dobrych cenach. Link w opisie. Zobaczymy, czy się uda wyhaczyć jakieś takie naprawdę solidne. Dobra, na aukcję. Lądujemy na krześle. O, nie udało się. Wylądowałem na czymś innym. Uwaga, co to? No proszę. Dzień dobry, witam. Czy będę mógł zrobić coś z tymi autami, jak wyjadą? No dobra, za chwilkę wyjeżdża auto. Dzień dobry. O, czy ja mogę z tym autem coś zrobić, cokolwiek? Mogę umyć? Chyba jest umyte na maksa. No, nic się z nim nie da zrobić, niestety, szkoda. Szkoda, bardzo szkoda. Dobra, próbuję wyjść. O nie, teraz nie mogę wyjść. Czy mogę usiąść na krześle? Halo, wypuśćcie mnie. Wypuśćcie mnie, bandyci. Nie mogę... nie mogę stąd wyjść teraz. O nie. To bardzo niedobrze. Halo, wypuśćcie mnie. Bandyci. Nie, no bez żartów nawet, no. Tak nie można robić ludziom. O, jej, wypuściłem się sam. Dobrze, ładnie, git, udało się. Sprzedajcie mi to auto, chciałbym je bardzo kupić, jest niedrogie. Więc wiadomo, no dla mnie jak znalazł, no. Drugie, ojejku, same badziewia, chociaż czekajcie, ten wygląda trochę jakby był jakimś takim sportowym klasykiem, bo ma jakąś tutaj taką, no, dziurę w masce. Te dziury w masce to zawsze dobrze wróżą. Dziękuję. Dobra, pamiętajcie, w tego trzeba zainwestować dużo pieniędzy. O, ten jest bardzo tani. Jeju, co to jest? To jest Tesla, no. To niezła Tesla. Dobra, szybko się tu bijcie o tą Teslę i lecimy z tą BM-ą. Trzeba ją ładnie zrobić. No, we go, mamy to. O, gra się zawiesiła. Okej, z autami jest wszystko w porządku. Ja nadal nie mogę wyjść, no. Bez żartów nawet, halo. Co się dzieje? Nie, no, poszukali mnie. O, respawn tu jest. O, proszę. Car panel. A, nie mam tutaj tej mojej książeczki. Okej, czyli ona będzie przy sprzedaży dopiero. A sprawdźmy to. Oj, naprawdę, to jest jakieś super mega sportowe auto. Wow. No nie ma jeszcze nitro. Więc trochę tu będziemy musieli poprzerabiać tą furkę troszeczkę. Ale wygląda na bardzo szybką, naprawdę. Nawet nieźle się prowadzi. Dzień dobry, panie mechaniku. Potrzebuję tutaj drift kit? Nie, racing kit chcę. Turbo i nos, wszystko super. Suspension jak najniżej oczywiście, bo to jest super szybka fura. Update. Okej. Światła? A pewnie, że tak. Zrobię takie, jakkolwiek, jakie one są. Kalifornia? Pewnie, że tak. Wheelsy jakieś. Te wheelsy nawet pasują, tylko ta wielka tarcza hamulcowa mi tam nie pasuje. Zmieńmy na takie, będą lepsze. Dzięki, ziomek. Bardzo miło, żeś się zaopiekował moją furą. Naprawdę. Teraz go damy do malowania. Ale ryczy silnik, no. Coś czuję, że to będzie auto, na którym zarobię krocie. Dzień dobry. Możemy go wziąć na taki szybki czerwony kolorek? No, fajnie by było. A bardziej błyszczący czy coś? Polish? No właśnie. Wow. Nie. O, pięknie. Jej, ale piękne auto. Dobra, ale pomaluj go również. Och, ale super wyraziste kolory. Jeju. Dobra. Nie tu wrzuciłem co chciałem, bo tam były pozajmowane. No cóż, zdarza się, ale brudne. Chodź, jedziemy do mechanika jeszcze. No, napierdziela teraz. Naprawdę. Dobra, siomuś, naprawiaj go. Tak. Ja w tym czasie go trochę umyję, bo trochę jakby brudny, no. Wygląda, że poprzedni właściciel o niego nie dbał do końca. Ale się drze silnik. Jeju, uspokój się tam. Uspokój się tam z tym silnikiem. Spokojna głowa. Dobra.
Mogłem coś tam umyć przez chwilę. Chyba to była maska, ale nie mam pewności. Tak. No, suby się sypią cały czas, no. Czorty krążą tam pewnie. Halo, dawaj Stefan, myj to szybko. Znaczy naprawiaj, bo ja chcę domyć do końca. Czy już umyty jest? Chyba jest umyty na maksa. Nie widzę tutaj żadnych innych rzeczy. Dobra, bierzemy go tam. Ej, już się dzień skończył, jak szybko się skończył, co to ma być? Co to ma być? Bez sensu całkiem. Całkiem bez sensu, jeszcze chciałem tą furę wystawić. Kurka burka, no. Nieładnie. Dobra. Cyk, fajnie. Wystawimy go, bandziora. Webpagę moje. Fiat Apartch. Oczywiście. Zabytek go nazwiemy. Ile jest warty? Do 306 tysięcy? Co? Bez żartów. Nie no, 999 tysięcy to jest to, ile chcę ja dostać za niego. A teraz idziemy spać. Może coś lepszego się jeszcze pojawi. Wiadomo tego, mam kupę pieniędzy do zainwestowania. A jak wiecie, ja lubię inwestować pieniądze w tej grze. Lubię też zarabiać krocie. Tak to się robi właśnie. Pa-pa-ra-pa-pa-pa. Czyszczyszu, jestem na minusie niby, ale w ogóle się nie przejmujcie. To tylko dlatego, że nie otworzyłem, nic nie sprzedałem. A jak otworzę, to sprzedam i zarobię krocie. No. O, car market dzisiaj otwarty, ale miło. Dobra, to ja nie idę do pracy, idę kupić jeszcze parę fur. Car market. Poproszę, fureczki. Dzień dobry, dzień dobry. Co to za sportowy zabytek kolejny? Kurczę, ostatnio te sportowe zabytki non-stop mam. Ale przede wszystkim kupię super furę, bo na niej zarobię krocie. Siema, ile chcesz? Ale zepsuty, Bońku. 328? Zróbmy ekspertyzę, bo ty pewnie kłamiesz. Pewnie kłamiesz, bandziorze, co? Poka raport. Nawet nie kłamał. Ale i tak uciekł. Dobra, to targujemy się. Dam ci 260 tysięcy i to jest super oferta. Naprawdę nie dostaniesz lepszej, bo tu nikogo nie stać na takie auta. O. 270 tysięcy? Naprawdę, kto ci to kupi na tej wsi, chłopie? No. Pięknie, pięknie. Dobra, nie, chcę kar. Kar i dajcie to do mechanika. Fajnie, fajnie. O, kolejna super fura. Kurczę, co jest grane. Dwie Ferrarki dzisiaj kupię. Znaczy, lerarki. Poka ekspertyzę. I tak urwie za tą ekspertyzę bez względu na to, czy będzie wszystko ok, czy nie będzie ok. To i tak zarobimy, zawsze trzeba brać. O, dobra, czyli jest prawda. Jest w dobrym stanie naprawdę. Naprawdę w dobrym stanie, więc myślę, że jak mi sprzedasz za 230, to będzie git, prawda? Ja sobie zarobię na nim krocie. No, fajnie, fajnie. Dobra, jeszcze bym spojrzał na... może go wrzucę. Nie wsiadaj. Weź go na salon, cyk. Chociaż może bym go wrzucił na malowanie. To bym chciał zobaczyć, ile to jest warte. Wygląda jakiś sportowy klasyk, ale mogę się mylić. 87 rok. Za 9 tysięcy. Nie, wiesz co? Dziękuję. Nie chcę. A to? Bo chciałbym klasyki sportowe, nie złomki. No, to złomki są zdecydowanie. No nic poza tym mnie tutaj jakoś specjalnie nie interesuje, także nara, frajerzy. Idę do mechanika zrobić moje auto na błysk. Tak zrobię właśnie, tak zrobię. Ty, siu, łaparapa, ta-da-da. Bardzo ładnie tu wszystko wygląda dzisiaj. Tylko wiecie, co muszę zrobić? Przepchnąć muszę tego trochę. No, bo stoi trochę na środku, ciężko wjechać. Dobra, udało się. Ja nawet nie zepsuję sobie fury, więc git. Dobra, to jest ten, co jest w pełni sprawny, więc od razu go tutaj damy na przeróbki delikatne. Tak, oczywiście, wszystko proszę kupić. Suspension jeszcze niżej. Albo wiecie co? Tak go zrobimy. Ludzie uwielbiają takie bajery. Naprawdę. Czerwone światła? Czemu nie? Dobra, plate, Kalifornia. Nie no, taką ładną Kalifornię mu zarzucimy. I tutaj, o, takie kółka. Albo jakieś takie pokręcone bardzo. No te są brzydkie po prostu. Te są za 5 koła, to niech siedzą. Fajnie, fajnie, dzięki. Dzięki, ziomek. Zara go pomaluje. Nie no, dzisiaj to ma same super auta. Naprawdę. Na stanie same super auta, tylko wrzucę jeszcze tego do naprawy, żeby już nam czas leciał, bo on trochę go będzie robił, prawda? 1300 zapłacę, bardzo dużo pieniędzy, no. No, takie Ferrari remont kosztuje bardzo dużo. Dobra, ziomek, myślę, że tego zrobimy zielonego. Bardzo fajny. Dobra, i oczywiście... taki wściekły, taki naprawdę wściekły. Tego sobie później umyję, nie ma problemu. No, będzie cacy. Będzie super, super cacy.
O, uważaj, uważaj. Dobra. Tu go postawimy. Myślę, że będzie pasował. No i trzeciego tam i będzie kozak, takie trio super out. Trio super out będzie tak zwane. To sobie posprzątam jeszcze zdążę. Nic się nie dzieje, w ogóle się nie spieszy nikomu, także luz. Luz, bluz. Wściekły niebieski jako trzecie auto. Jest kozaczek. Dobra, możesz mi oddać furę już, bo już przyszedłem, więc dobrze było już naprawione wszystko. No, tak się umawialiśmy, że jak przyjdę, to będzie gotowe. I co? Wear auto. No schodzi mu dzisiaj, schodzi, ale też dużo tam było uszkodzeń w tym aucie, nie wiem dlaczego. Dziś poprzedni właściciel w ogóle nie dbał o to auto, ja to dbam o swoje fury. Cały czas. Non stop. Pa pa ra pa, ta ta ra, si. He. No, na stolik. I ze stolika na auto. Nie da rady. Ziomuś, musisz się pospieszyć. Musisz się pospieszyć. Z tym naprawianiem. Żebym drugie auto zdążył naprawić, prawda? Prawda. Takie ładne, no. Ładne takie. Give me more. Oddaj furę. Pa pa ra pa, szu szu szu. La 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 la, la 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 la. Pa 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 pa, ty ty. No i super auto numer 3 gotowe. Coś na dachu jest? Jest chyba całe sprawne, dobra. Cacy. Jedziemy. Na malowanko i na mechanikę. Wszystko tu zrobimy w tym aucie jak trzeba. Dobra, siema. Słuchaj, kolorek potrzebuję, taki niebieski, całkiem wściekły. Tak. I tutaj oczywiście... O, coś takiego. Ale super auto. No ale pięknie wygląda. Jaj. Naprawdę. Hamuj, no co tu, hamulców nie ma? Ziomuś, musisz tu sportowe hamulce założyć, bo kiepsko hamuje, naprawdę. Racing kit, tu wszystko niby jest. Dobra. Dobra. Kalifornia. Wheelsy dopierdzielone. Oczywiście, że tak. Dzięki. Dzięki. Ta sportowa fura jest naprawdę kozacka. Dobrze. Dobrze. No, nikt nie powie, że brzydko zrobiłem auta. Są naprawdę w idealnym stanie. W idealnym stanie są te auta. Wała, wiła. No, kozak. No. Tylko jeszcze postawimy go tak. W ten sposób. O, ale będą foty. Ale będą foty, naprawdę. Chciałbym to pozbierać jakby. Halo. Proszę. Gdzie żeś to wrzucił? Gdzie żeś to wrzucił? Cyk. I cyk. I cyk. I cyk. I cyk. I cyk. Bardzo ładne. Naprawdę. Kozak fury. Same najlepsze furki. No, lepszych fur to nie mają w ogóle w mieście, moim zdaniem. To trzeba jeszcze umyć, no ta. Bo ta już się zdążyła ubrudzić. Tej zielonej w ogóle jeszcze nie myłem. Więc jest turbo brudna. No niebieska, no to w stanie idealnym praktycznie. Coś tu jeszcze jest. Coś tu jeszcze jest do umycia. Tylko nie wiem bardzo co. Podejrzane. Wow. Gra się zacięła całkiem. Dobra, tam coś na dole było do umycia. Rozumiem. Git. Git. Tutaj praktycznie już czyste. Fajnie. Cacy i drzwi. I kozak. Wszystko zrobione. Dobra. Dobra, dobra. Teraz wystawimy te auta. Wypagę oczywiście. Dawaj mnie tutaj, Lerari. Cyk. Lerari. 999 tysięcy. Tak. I drugie Lerari. Lerari. I tutaj damy 1 200 000. W sumie czemu nie? Ile jest warte? 456. No, to na pewno pójdzie. Za dobre pieniądze. Na pewno za dobre pieniądze pójdzie. Ale kozak fury, jeju. Same najlepsze fury, no dawno tak nie było. Ta jak ma fajnie zrobione oponki, że tak, no, dodatkowy bieżnik się tam zjeżdża. Uhu! Z daleka będzie widać moje fury, naprawdę. Z daleka moje fury będzie widać. O, ale ładny krajobraz. Halo, klienci! O, już ktoś idzie. Już obsługa idzie. Psz, dzień dobry.
Dzień dobry. No, po taniości to auto, za milion. Co to za, co to za cena, tą bardzo niska? Nie sprzedaję za 280, to w ogóle nawet nie rozmawiamy. To jest auto warte dużo więcej, wiecie? Dużo więcej. 350 ci pasuje? Bo jak nie, to zmykaj. Mam 4 klientów na twoje miejsce. Nie, to nie, to nie. Nara. Bardzo duże zainteresowanie tym czerwonym modelem. Nie dziwię się wcale. W końcu to sportowy zabytek jakiś tam. Nie, 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 nie. Też chcesz ten czerwony? Czy wszyscy chcą ten czerwony kupić? O! Słuchaj, 350 tysięcy. To jest naprawdę super cena. Kozacka. O, trzymaj się, papa. No i pozbyłem się jednego. Fajnie. Teraz drugi. 331? Nie, dziękuję. To w ogóle kiepska jest bardzo oferta. Naprawdę bardzo kiepska oferta. No, o, tu jest dobra. Tu jest dobra oferta. To daj mi tak 490 tysięcy i dogadani jesteśmy. Co ty na to? No jelo i fajnie, cześć. Ten, przepraszam, nie jest na sprzedaż. O, sprzedałem stał, dostałem wyzwanie. Zrobiłem osiągnięcie. Bo osiągnięcie na Steamie zrobione. Wszyscy chcą kupić moją furę pokazową. Ja wiem, że ona, no, bardzo jest interesująca, ale nie przesadzajmy, okej? Okay? Nie przesadzajmy, nie mam w zwyczaju sprzedawać auta takiego, które jest na wystawie, bo ono przyciąga klientów, no. O, teraz to mnie odbiło nieźle. Teraz to mnie tak odbiło, że aż modele zniknęły. Ło, co się dzieje na ulicy? Niezła dyskoteka. Gdzie są klienci od auta zielonego, poproszę. Cyk, zielone auto. Proszę kupić zielone auto. Where klienci są, halo. Poproszę klientów. Ale mi wybiło brzydko. Pyk, ładnie w nie trafiłem, prawie się wywróciło. Czemu nikt zielonego nie chce kupić? Podejrzane bardzo to jest, naprawdę. No, no i tam ładnie fury sobie wyglądają. Kozaczek, nie no, zdenerwuję się zaraz. Wow, car was damaged, co? Ej, zepsuło się auto, oni sobie poszli. Nie no, co jest grane? Zniszczyłem auto, ciekawe które, mam nadzieję, że nie te zielone. O, ktoś idzie, klient, klient, klient. Cyk, o, już normalnie stoi, bez sensu całkiem. To zaraz wyjeżdża stąd, bo już teraz nie ma takiego uroku po prostu. Dobra, klienci przyszli. Wow, no i to jest to, możemy się potargować. 490 tysięcy. Słuchaj, super cena, jedyne takie auto w mieście, naprawdę. No jelo, nara. A jak chodzi o tego, to niestety odpada już ze sprzedaży, bo no nie chcę go jednak sprzedać, sorry. Sorry guys, biorę go na przejażdżkę, sobie upoluję jakieś ładne auto, używając tego auta. Tak, tak, na pewno na Chillku kupimy jakąś nową furę. Bardzo ważne to jest, żeby kupować nowe fury i ja właśnie to zrobię. O, jaka tu jest rampa nowa w stronę miasta. I widziałem jej jeszcze. Tą z miasta to widziałem pierwszego dnia, ale tą w stronę miasta to nie. Dobra, dobra. Dobra. Muszę kupić jakąś fajną furkę. Macie tu coś sensownego? O, to wygląda sensownie. Ej, bo chciałem wyskoczyć i nie wyskoczyłem. Zapomniałem kliknąć guzik, nie ten kliknąłem. Kliknąłem zmianę kamery zamiast wyskakiwanie. Tylko czy jak go odpowiednio uszkodzę, w sensie jego auto, to czy taniej go dostanę, czy to tak nie działa? Chyba nie bardzo jestem w stanie go uszkodzić już. No, bo się trochę jakby zablokował. Ale ten Mercedes wygląda na drogie auto. Dzień dobry, chciałbym pogadać o tym aucie za płotem. 83 tysiące? Dobra, kupuję. Nara. A, nie kupiłem go oczywiście, bo za szybko wklikałem wszystko, tak? Tak, tak, tak. Super. Dobra. Oczywiście, że wsiadam. O, noc się zrobiła, to niedobrze. Ale auto mamy upolowane, więc na spokojnie tutaj można wziąć je na salon i ewentualnie jeszcze kiedyś sprzedać. Siuch, nie ma nitro. Nic takiego. Nic takiego się nie stało moim zdaniem. Naprawdę, naprawdę chillek. Ja go wyremontuję i sprzedam na spokojnie. No, myślę, że to będzie tyle w tym dzisiejszym odcinku. Dziękuję za oglądanie oczywiście. Trzymajcie się i do następnego. Cześć, cześć, pa, pa, pa.